Dzień dobry, Dziunia. Ale dama, ta książka dziś w centrum naszego zainteresowania. Jest to powieść biograficzna opowiadająca o życiu aktorki Hanki Bielickiej. Od razu mówię, że ten tekst będzie szukać swojego dobrego domu i gwarantuję z ręką na sercu, że warto swój dom dać tej książce. Lektura zajęła mi niecałe dwa dni i uruchomiła jakiś taki rodzaj zachłanności czytelniczej. Ja pochłaniałam stronę za stroną. Jest to powieść wielowątkowa, barwna, intrygująca i poruszająca. Taka jak jej bohaterka. Hanka Bielicka, a Katarzyna Droga pisze w taki sposób, że jednocześnie poczujecie lekkość opowieści, ale też co bardzo istotne, ciężar doświadczeń, jakie były udziałem artystki. Hanka Bielicka to była taka aktorka, którą kochała publiczność i bez wątpienia to była miłość odwzajemniona. Ona przez dekady bawiła widzów, chociaż w jej życiu nie brakowało trudnych doświadczeń, rozstań, bolesnych rozczarowań. Dzisiaj na pewno wieczorem. Będziemy mówić o jej popularności, sławie, o sympatii widzów, ale też wrócimy do bardzo trudnych momentów. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Hanka Bielicka przeżyła m.in. bombardowanie miasta, a przeżyła dzięki temu, że w odpowiednim momencie udało jej się schować w piwnicy jednego z budynków, schować tam razem ze swoim mężem, i kiedy już skończyło się bombardowanie i wyszli na ulicę, to okazało się, że dawnego życia już nie ma. Że ona została tylko z tym, co miała w kieszeni, co też pokazuje taką nieprawdopodobną siłę do odradzania się tej kobiety, do zaczynania na nowo życia. Hanka Bielicka przez lata była gwiazdą teatru Syrena, i tutaj warto przypomnieć, że Jerzy Jurandot zaprosił ją do zespołu teatralnego i powiedział: Skoro przetrwaliśmy piekło i zostaliśmy tutaj, zadbajmy, żeby ludzie nie zapomnieli całkiem, co to śmiech. Proszę się przygotować dziś na taką opowieść o... Barwnym ptaku, który się zbuntował przeciwko szarości. Z Katarzyną drogą porozmawiamy zarówno o tych momentach fruwania na scenie, jak i o chwilach smutku, które przeżywa się w samotności. Hanka Bielicka zmarła w marcu 2006 roku. Ja dzisiaj zrobiłam takie szybkie obliczenia. Wtedy miałam dwadzieścia kilka lat, więc nic dziwnego, że pamiętam Hankę Bielicką już jako dojrzałą artystkę, która ma swoją publiczność, która wychodzi na scenę i ta publiczność już jest jej od początku w zasadzie. I nie ukrywam, że ogromną przyjemnością dla mnie podczas lektury było też patrzenie na Hankę Bielicką jako na młodą dziewczynę ona studiowała równolegle aktorstwo i romanistykę i patrzymy na nią na przykład w czerwcu 1939 roku kiedy z jednej strony dostaje propozycję wyjazdu do Paryża i to jest propozycja związana z romanistyką a z drugiej strony ma już dyplom aktorski i dostaje propozycję angażu w teatrze na Pochulance w Wilnie do tego Wilna zresztą wybiera się jej studencka paczka, którą tworzyli między innymi Danuta Szaflarska i Jerzy Duszyński, jej późniejszy Mąż, no, i się zastanawia, czy ten Paryż, czy Wilno decyduje się ostatecznie na Wilno. Mamy czerwiec 1939 roku, młodą dziewczynę z ogromnymi nadziejami, która już przebiera nóżkami, żeby sprawdzić się na profesjonalnej e, aktorskiej scenie. I co? No i przychodzi ten koszmarny wrzesień 1939 roku i powoduje, że w zasadzie spokojny świat staje się tylko wspomnieniem. A wojna w taki brutalny sposób przesuwa ludzi po mapie jak pionki ta droga zawodowa Hanki Bielickiej ona meandrowała, skręcała w różne strony. Droga chociażby do kabaretowych występów wcale nie była oczywista, bo to była wychowanka Aleksandra Zelwerowicza, pracowała z Erwinem Akserem i ci panowie mieli bardzo konkretne zdanie dotyczące rewie, strady, kabaretu. Erwin Akser mówił wprost, że rewia to jest karykatura teatru i mówił, że ci, którzy skręcają w tę stronę w zasadzie zdradzają zawód, więc myślę, że ona bardzo długo te głosy w swojej głowie słyszała. Natomiast przyszedł taki moment, kiedy przestała słuchać innych, i poszła za tym wewnętrznym głosem, i okazało się, że ona się czuje jak ryba w wodzie, w rewi. O, najpiękniejsza rybka świata tymi słowami witał ją jeden z dyrektorów Teatru Sirena, konkretnie dyrektor Gozdawa. To jest kobieta, która kojarzy mi się z taką nieprawdopodobną energią życiową z kobietą, która opowiada ze swadą, która potrafi wywołać uśmiech wśród publiczności. Ta droga zawodowa jest tutaj bardzo szczegółowo opisana przez Katarzynę Droga, ale cieszę się, że też mamy bardzo dużo przestrzeni na opowieść rodzinną. I tutaj dla mnie taką ciekawą postacią jest ojciec Hanki Bielickiej, pan Romuald, który od początku inwestuje w wykształcenie swoich córek, wykształcenie Hanki, ale też jej starszej siostry Marii i mówi bardzo ważną rzecz, że majątek można w każdej chwili stracić, a to, co człowiek w głowie ma, to w tej głowie mu już zostanie na zawsze. Po lekturze książki Dziunia, ale dama, przy okazji ta Dziunia jest oczywiście nieprzypadkowa, to jest nawiązanie do postaci, którą Hanka Bielicka wykreowała w audycji radiowej pod wieczorek przy mikrofonie, o tym też dzisiaj porozmawiamy. Ale po lekturze całej książki pomyślałam sobie, że w ogóle Hanka Bielicka jest dla mnie taką mistrzynią w celebrowaniu kobiecości. Kapelusze, czerwone płaszcze, buty na obcasie. Ona przyjeżdżała w tych barwnych strojach do łomży i wtedy słyszała na przykład od swoich bliskich: Bój się, Boga Hania, nie będziemy tak z tobą chodzić przez miasto. No ale Hanka Bilicka się kompletnie nie przejmowała tym, a co ktoś na to powie. Niech mówią. Ona była takim barwnym ptakiem, który, jak powiedziałam na początku, buntował się przeciwko szarości. Ja dzisiaj też będę miała ogromną przyjemność podzielenia się z Państwem zdjęciami archiwalnymi, które pochodzą z archiwum Teatru Syrena. Teraz na podcenie apetytu pokażę Państwu z fotografię pochodzącą ze spektaklu Żołnierz Królowej Madagaskaru. W tym przedstawieniu Hanka Bielicka wciela się w rolę Kamili, dziewczyny z kabaretu, która śpiewa, tańczy, łamie oczywiście serca mężczyzn. Tych zdjęć mam więcej i z przyjemnością się wieczorem z Państwem podzielę. Na pewno też dzisiaj Katarzynę drogę zapytam o Przyjaźń, kobiecą przyjaźń, taką fantastyczną, solidarną przyjaźń z Iloną Bystrzycką, która w pewnym momencie była taką kreatorką mody, bo według jej wzorów szyła Telimena, moda polska. Ona wymyślała przez jakiś czas też szyła stroje sceniczne dla Hanki Bielickiej, ale to też jest taka historia spotkania dwóch kobiet, które widzą się po raz pierwszy w życiu i już czują, że za chwilę będą bardzo blisko, że ich losy się łączą w zasadzie w, w jednej chwili. Bardzo tę opowieść o Ilonie Bystrzyckiej też. W tej książce lubię. Katarzyna Droga, pisarka, redaktorka, dziennikarka, zabierze nas w fantastyczną taką podróż w czasie i przestrzeni, e, dzięki której będziemy mogli zbliżyć się do Hanki Bielickiej. Zapraszam z całego serca.